Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na nadchodzący tydzień. Tydzień, który kończy wrzesień, zaczęła się jesień, linia Słońca przecięła równik, czyli na półkuli północnej dzień się skraca, noc staje się dłuższa. Dlatego w astrologii starożytnej ten moment, czyli moment początku jesieni, kiedy Słońce wchodzi w znak Wagi, uważano za moment, w którym światło przegrywa z mrokiem, czyli mrok zwycięża. Dlatego w tradycyjnej astrologii Słońce w Wadze jest w wygnaniu, w tak zwanym detrymencie, zniszczeniu. No takie są pieszczotliwe określenia pozycji planety w niekorzystnej pozycji. Oczywiście nie traktujmy tego dosłownie. To nie jest tak, że jak ktoś ma Słońce w Wadze, to jest jakiś upośledzony, gorszy czy coś w tym rodzaju. To nie można tego dosłownie traktować. To jest raczej pewnego rodzaju taka alegoria, manifestacja pewnych procesów osobistych, duchowych, symbolicznych, ale nie jakieś tam, że jak ktoś ma Słońce w Wadze, to jest jakiś gorszy. To tak nie działa. Idę z miejscowości Stąporków, to jest niedaleko Końskich, w województwie świętokrzyskim, w stronę miejscowości Mokre, Gosań, do Kopciów w województwie świętokrzyskim, to jest gmina Bliżyn. I chciałbym Wam powiedzieć trochę o tym, co się dzieje ciekawego na niebie, co nas czeka w gwiazdach w tym nadchodzącym tygodniu, kończącym wrzesień, rozpoczynającym październik. No, ale mimo wszystko, że mamy jesień już w kalendarzu i astronomiczną jesień, w pogodzie w Polsce jest całkiem przyjemnie. Nie widać jakichś bardzo wyraźnych oznak jesieni. Oczywiście są już chłodniejsze noce, ale naprawdę pogoda jest niezła. Pierwsza połowa września była bajeczna, po prostu niesamowita, gorąca. Ciepłe noce, gorące dni, 30 stopni powyżej nawet. Druga połowa września wcale się tak źle nie zapowiada. Nie widać jakichś wyraźnych objawów jesieni. No, ale kalendarzowo nieuchronnie tam zmierzamy. Co nas ciekawego czeka w tym ważnym, kończącym wrzesień tygodniu? W poniedziałek Merkury znajdzie się w trygonie z Jowiszem. Obie planety w tradycyjnej astrologii siebie nie lubią, bo znaki rządzone przez nich są w opozycji. Bliźnięta i strzelec, więc te znaki jakby mają ku sobie taką pewną wrogość, mówi się w astrologii tradycyjnej, czyli są w pewnym konflikcie, tak to można nazwać. Ale w tym wypadku obie są w harmonijnej relacji. Obie planety mają duży związek i wpływ na nasze procesy mentalne, umysłowe. Na intelekt, pamięć, myślenie, analizę informacji, zarządzanie informacją, pracę z informacją, z wiedzą, nauką. Czyli te wszystkie doświadczenia i pracę umysłową obie planety sterują ją, tylko trochę w inny sposób. Merkury bardziej zarządza informacją, jakby przetwarzaniem tej informacji, a Jowisz w rozumieniu syntezy, czyli wiedzy. No i one będą pięknie współpracować trygonem, bardzo fajny czas. Merkury już jest w ruchu postępowym, Jowisz jest w retrogradacji, czyli w jakiś sposób będzie ten aspekt tonizował, harmonizował słabe działanie Jowisza. Potem mamy parę dni takich, powiedziałbym, trochę luźniejszych. No i w piątek. Piątek ważny dzień, bo to dzień pełni Księżyca. Pełnia Księżyca w znaku Barana. Jak zawsze, pełnia Księżyca manifestuje pewne napięcia. Pojawiają się różne takie procesy, doświadczenia osobiste. Czasem mocne, czasem trudne. Ujawnia się pasja, czasem agresja, czasem żal, złość. Czyli jakby nasze procesy takie psychosomatyczne, duchowe, emocjonalne doświadczają wtedy pewnego rodzaju takiego oczyszczenia. Każdy, kto robił jakąś praktykę oczyszczenia, to wie doskonale, że to nie jest bułka z masłem, że to często bardzo mocne są doświadczenia, to są często bardzo mocne procesy, bardzo intensywne, ale służące naszemu zdrowiu, naszym emocjom, naszym doświadczeniom. Ze względu na to, że to jest w pasie baran waga, czyli w pasie znaku planet rządzących relacjami, czyli Wenus-Mars, będzie miało to swoje uzasadnienie czy znaczenie dla naszych relacji z bliskimi, związków partnerskich, z bliskimi, nie tylko w sensie uczuciowym, ale też i zawodowym, biznesowym, czyli wszelkiego rodzaju relacje, układy towarzyskie, więzi. To na tym aspekcie, na tym zdarzeniu, na pełni będą się mocno manifestowały, niekoniecznie w łatwy sposób, więc łatwo kłótnie, spory, jakieś nieporozumienia,
szarpaninę. Dodatkowo w tym dniu Wenus znajdzie się w kwadraturze z Uranem, czyli planeta, która w jakiś sposób no, też ma duży związek z tym, ponieważ Słońce jest w wadze, a wagą rządzi Wenus. Wenus będzie tak bardzo ostro atakowana Uranem, czyli taka niezależność, wybuchy właśnie buntu. Ta energia kobieca będzie bardzo taka zrewoltowana, niezależna, chcąca wyrazić swoją własną siłę, niezależność. I jeszcze plus do tego pełnia, więc piątek może być trudnym dniem, zwłaszcza w tych związkach, relacjach, których gdzieś tam te napięcia się gdzieś tam już manifestowały. W sobotę znacznie, znacznie przyjemniej, już spokojniej. Merkury w trygonie do Urana. Mówi się w astrologii, że Uran to jest wyższa oktawa Merkurego, że to jest taki znacznie bardziej rozwinięty Merkury i relacja tych dwóch planet będzie korzystna, pomyślna dla kreatywności, twórczości umysłowej, procesów mentalnych, dla rozwoju, samorozwoju, ale przede wszystkim dla wszystkich działań, które pozwalają nam rozwijać swój osobisty potencjał, wiedzę, inteligencję, mądrość, niezależność. To jest taki aspekt, który moglibyśmy nazwać relacja między Merkurem a Uranem, aspekt wolności słowa. Wolność słowa, tolerancji, to jest bardzo ważne w współczesnych czasach, gdzie widzimy bardzo duże zaburzenia, trudności, i to w polityce, w mediach, tak zwana cancel culture, czyli kultura wypierania czy usuwania. Więc to ma znaczenie dla tego, czy mamy prawo wyrazić swoje zdanie, przekonanie, więc o tym ten aspekt mówi. Także ciekawy bardzo tydzień, z pewną taką lekką dynamiką, dramaturgiczną chwilami, ale bardzo sympatyczny, ciekawy pogodowo w Polsce jak najbardziej. I taki, który też nam daje pewną przestrzeń rozwoju mentalnego. Co nas ciekawego czeka jeszcze z moich jakby, do czego chciałbym Was zachęcić. Rusza już niedługo szkoła astrologii Solarius. To jest 33 lata moich doświadczeń z astrologią. Moich praktyk, moich zgłębiania astrologicznych doświadczeń, ale ona jest bardzo praktycznym kursem. To nie jest teoretyzowanie, ja nie będę wkuwał z Wami z wiedzy, nie będę Wam dyktował, mówił, czego ma się uczyć. To jest, w tej chwili mamy źródła, książki, internet. Najważniejsza to jest trening. Ja jestem zwolennikiem trenowania, treningu, praktycznego działania. Czyli pracujemy w bardzo praktyczny sposób, z horoskopami mówiąc najogólniej. Na kursie astrologii wszystkie główne ścieżki astrologiczne, czyli astrologia urodzeniowa, prognostyczna, astrologia partnerska, wędrówka z horoskopem po mapie, czyli te wszystkie relokacje, przestrzeń lokalna i tak dalej, te wszystkie techniki, astrokartografia, astrologia medyczna, astrologia elekcyjna, astrologia polityczna, wszystkie takie ciekawe wątki interesujące, które też mogą się nam przydać w codziennym życiu. Jestem otwarty również na Wasze sugestie, czego bardziej chcecie. Program jest, ale zawsze możemy go lekko modyfikować, więc intensywnych 15 spotkań, półtora roku. Kolejna szansa dopiero w 2025, więc niedługo zamykamy, we wrześniu zamykamy zgłoszenia, więc śpieszcie się, ponieważ czas jest ograniczony. 18 października rusza kurs internetowy, online, tarot wróżebny, czyli dla tych wszystkich, którzy chcą zgłębiać tarota, pracę z tarotem, z kartami, dla praktyków, tych, którzy mają jakieś tam podstawy teoretyczne tarota, ale chcą popracować sobie z kartami więcej, w jaki sposób wróżyć, stawiać karty, ale nie tylko dla wróżek, ale również dla osób, które chcą po prostu pracować z tarotem dla siebie, dla przyjaciół, w terapii, w rozwoju osobistym, w medytacji. Zapraszam Was serdecznie na ten bardzo fajny warsztat, ponieważ bardzo dużo pracujemy w grupie, mimo że online, ale okazuje się, że można i to bardzo efektywnie. Rozwinięciem tego kursu będzie warsztat wyjazdowy w Nałęczowie od 20 do 22 października. Tarot wróżebny, praktyka mistrza, czyli pracujemy z kartami, pracujemy z naszymi potencjałami praktycznej ścieżki pracy z tarotem, ale w wydaniu takim właśnie towarzyskim spotykamy się, dzielimy, wymieniamy informacjami, czyli mamy szansę porozmawiać ze sobą o naszych doświadczeniach pracy z kartami. To jest bardzo, bardzo cenne. Ja zauważyłem, powiem Wam zresztą, że jedną z najważniejszych rzeczy na jakichkolwiek warsztatach i kursach, to nawet nie jest to, co się tam nauczymy, ale kuluary.
czyli rozmowy na przerwach, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie jakichś nieformalnych znajomości, relacji, to jest bardzo, bardzo cenne. I to jest właśnie na tym warsztacie będzie się działo, bo wielu z was, bo wiedzcie sobie szczerze, no przecież wiemy jak to jest. Jesteście sami, nikt was nie rozumie albo rzadko kto, chcielibyście z kimś pogadać, nie ma bardzo za wiele takich okazji, a to jest fantastyczna okazja, żeby właśnie porozmawiać, podzielić się, więc jest to nie tylko trening, ale też i trochę właśnie tych kuluarów, trochę zabawy, ale celem jest zgłębianie tych naszych potencjałów. Warsztat wyjazdowy Tarot Wróżebny, praktyka mistrza w Nałęczowie, w cudownym miejscu, gdzie jest fantastyczne uzdrowisko, od 20 do 22 października. Astrokalendarium na rok 2024 jest dostępne w sklepie na solarius.pl. Zapraszam serdecznie do tych wszystkich, którzy lubią to wydanie, to pracę z codziennym, że tak powiem, wymiarem astrologii, ponieważ astrokalendarium pozwala, jest takim nawigatorem trochę, pozwalającym efektywnie wykorzystywać dzień, efektywnie wykorzystywać potencjały dnia, układy, aspekty, energię dnia. Ja tam na każdy dzień jest jakaś notatka, jakaś informacja, jak możemy wykorzystać taki dzień, co tam się ciekawego dzieje. Więc zapraszam was serdecznie, jest wyjątkowo dopracowany w szczegółach, drobiazgach, więc nas w sklepie na solarius.pl. Jednak informuję, że od 26 września do 11 października sam sklep będzie działał w pewnych ograniczeniach, ponieważ wysyłki będą ograniczone. Natomiast wszystkie produkty elektroniczne jak najbardziej dostępne, tylko że te wszystkie związane książki, właśnie z kalendarium, wtedy będą ograniczone, więc oczywiście możecie kupować, ale jakby realizację robimy dopiero po 11 października. Czyli może to po prostu troszeczkę potrwać, więc zapraszam serdecznie. No i zapraszam na indywidualne sesje online czy osobiście. Czasami mnie pytacie, czy też przyjmuję klientów. Oczywiście, że przyjmuję. Jak najbardziej. Możecie robić to osobiście u mnie w Warszawie, ale też i online. Także zapraszam serdecznie na kontakt z astrologiem. Jesień jest cudownym momentem, kiedy właśnie te nasze potrzeby pracy z astrologią są fajne. A ja idę tym pięknym, fantastycznym szlakiem właśnie. Cudowna pogoda. Ze Stąporkowa do Kucębowa w województwie świętokrzyskim. Zapraszam serdecznie za tydzień.